A Tupak? To są takie fajne ciastka. A nie, to tuki się nazywają jednak. Ty jesteś tukiem! NMZ Barcelona... Ale będę teraz... Cimciany. Nie jechałem tym 100 lat chyba. Co ty tam zrobiłeś? Chciałbym wznieść toast. Wyznajmy naszą wiarę. Za Szeparda. Wszystkiego najlepszego dla Szeparda. Naszego najlepszego ziomka. 100 lat, 100 lat, żyje nam. Aaaaaah! Żyje nam. Dziękuję. Żyje nam. Niech żyje nam. A teraz to samo zagram na butelce. Dobra. Żuczek do jaczek. Lisek, ty naprawdę wiesz co... Przepraszam! No pa, jeszcze ten frajer. Dziękuję, dziękuję. Jak za 3 lata wstawię ten odcinek, to idealnie będzie znowu tylko świeżo. Tylko urodziny. Pójdź już dzisiaj. Tam już, no w sumie tak. Co? Albo nie wstawiaj w urodziny, żeby ludzie nie wiedzieli, kiedy masz urodziny. No, bo... No, będą... Rodo, skurwa. Rodo. Nie, dzisiaj mam urodziny, dłużcie mu życzenia. Dzisiaj, tak, to prawda, dzisiaj. Dzisiaj. Kolego, ale wiesz, że jak F1 naciskasz... Ale nie mam F1, to nie naciskaj. Nie mam. Nie mam, bo jakieś mniej więcej pół roku temu skończyło mi się miejsce i do dzisiaj mi się nie chce tego tam sprzątać, więc... Rozumiem. Także F1, wszystkie teraz miniaturki od tamtej pory są... Z nagrywek po prostu. No, tak, ty. Z nagrywek. Przerabiam jak Lisek, a czemu nie krzyknąłeś, że zawahamałeś? A to nie skręca, to ja się sam skupiłem. No, ja a też co ty wziąłeś, Lisek, w końcu? A nie wiem, bizdzione jakieś... A bizdzione! Bizdzione wziął! Bizdzione wziął! Vision! Vision jest super! Nie, bo nie skręca. Wanda? Wanda Vision. A skrętność ma na poziomie... Ty, ale ten mój XA21 zakręciki to super jest. To ten sobie wziął spocone XA21. Ale to nie, no przecież to jest wolniutkie przy tym, co wy macie. Co? Ale skrętne, a to jest skrętna mapa. A Vision to nie był w tym? W X-Menach? Nie, Vision był nie. Przecież w MCU. A znaczy, ten, co strzelał laserami z ryja, to znaczy... To był Cyklop, kurna! Cyklop był. No. Vision? To był Vision? No w sumie nie, i ten strzelał laserami, w sumie i ten z MCU. Jeden z kamienia, a drugi z oczu. No tak mówię, i obaj są z MCU, więc w sumie... No. To niedaleko, nie, jak? Ale... jak no, z MCU? No, X-Meni są przecież z Marvela, ziomeczku. MCU teraz. Tak, i teraz MCU, znaczy, a poza tym MCU już kiedyś tam jak był. Ale X-Meni zawsze byli z MCU, nie? No tak, zawsze. Tak. Zawsze. Ja tam nie wiem. Ej, dlaczego ja byłem pewny, że Wolverine jest z DC? Nie, co ty? No a przecież absolutnie. Deadpool? No właśnie, teraz przecież no teraz, Deadpool ja wiem, że będzie. Teraz się łączą, no ale myślałem, no, ale to że to jest jakaś... On jeszcze, nie. Zanim chyba jeszcze X-Meni byli tak oficjalnie wykupieni przez MCU, to był wspomniany w MCU, w Deadpoolu ten... No tak, dawno temu. Wolverine. Tak. A, to ja nie wiedziałem. Wolverine, ja nie bo to ogólnie jest z komiksów, to jest wszystko Marvelowe i to jest chyba tam, że X-Meni są po prostu chyba jakby obok. W innym tam... Nie, oni są obok. Coś takiego, nie, czy oni obok? Są obok. A, no to obok. W sensie no to w ramach tego, bo tam w MCU komiksowe, znaczy no to nie MCU. No to Marvel jest... komiksowy ma wiele tych uniwersów i oni często są w jednym... No właśnie, uniwersum, to chciałem powiedzieć, tak. Tak, tak. I oni są jakby obok i nawet chyba gdzieś tam współpracowali Avengersi z no jakimiś tam... Tak, ale to chodzi nawet do tej, to chyba było w Lokim teraz w tym serialu, że on tam chodził po tych uniwersach różnych właśnie. Loki, i... to ten z Wikingów? Jezus. Tak, no. To ten, co łódki budował. Dobra, to ten, co łódki budował, tak jest. Z Łodzi był. No i tak. Lisek, dobrze się bawisz? Niech ktoś tam napisze w komentarzach, na pewno jest jakiś znawca. Lisek debil. Chętnie poczytamy, posłuchamy waszych wypowiedzi. Znaczy, ja wiem dosyć dużo o komiksowych. Ja o komiksach właśnie... Ja o x-owych rzeczach też wiem dużo, ale to inne x-y. No, komiksowych powiedziałam. A. Wiemy fakt, że akurat te x-y. No. Wiem. Takie ptaszkowe. Taki był film kiedyś, XXX. I tam Vin Diesel był. Vin Diesel i był też Ice Cube. Ice Baby to piosenka akurat, wiesz? Pomyliłeś teraz. Uniwersa pomyliłeś. A, okej, no tak, to był Tupak, okej. No. A nie, poczekaj. A Tupak? To są takie fajne ciastka.
A nie, to Tuki się nazywają jednak. Ty jesteś Tukiem! Ty jesteś Tuheadem. A ogólnie, powiedzcie mi, dlaczego tak jest, no, że za granicą no są różne smaki tuków i no są na przykład bekonowe, cebulowe, wiesz, są zajebiste, a w Polsce są tylko zwykłe. Ej, no po pierwsze, gościu, tam cicho, a po drugie, wiesz, gdzie były jeszcze tuki? Władcy Pierścieni. A wiesz, że nie oglądałem? No i... Ale na mecie, bo tam jest widzę, to na się mojej... nie stukacie i ja nie mam jak do was dojechać. Jak mam stukać, jak Szepard jest 3 lata świetne przede mną? A wiesz, 3 lata świetne, to jak Gwiezdne Wojny. A Gwiezdne Wojny oglądałeś? Oglądałem, ale no nie jestem fanem takim. Wiem. W sensie, jest spoko film, ale no nie jestem takim, że... Filmy. No w sensie seria, o to mi chodziło. A te nowe oglądałeś? Nie. O, bardzo dobrze. Nie masz czego. Ja tylko te 6 ja w sumie obejrzałem. Oglądałam 2 pierwsze części tej nowej trylogii i stwierdziłam, że to dla mnie za dużo po tym, jak Leia zrobiła Supermana. No właśnie, to zrobiła to co Pax teraz. No wjechał we mnie i teraz to się nigdy nie dogonimy. No ja też, ja tą trójkę oglądałem już tak trochę, nie wiem, grałem wtedy w coś przy okazji jeszcze. Przepraszam, Szepard, znaczy Lisek, ale mi się pomyliły wyścigi troszeczkę. A tak no właśnie... zobaczyłem cię i stwierdziłem, a jebne! Znaczy uderzę. No, bardzo lubię to jak... Tak, a bardzo lubię to jak na przykład już się Pax gdzieś tam jorgnie, że coś powiedziałeś nie tak i potem mówisz, dobrze, ale to i tak nic nie zmienia już. Jak i tak jakby już... Ale... Wiesz co, jakbyś był dobrym montażystą, to byś wyciął to drugie słowo i wstawił w to pierwsze. A nie co w tego drugie? Ale co w drugie wtedy? Burger! Drugie może... Zamiast, jak będziesz wypikiwał przekleństwa, to niech będzie burger! Burger. O, kto to tam w ogóle jedzie na drugim miejscu? Taki szybki Lisek. Bill. O, byłbym szybki, ale ktoś se postanowił wjechać! Panie Andrzeju, przegląd co to? Panie Andrzeju! Andrzejku. Panie Andrzejku, nie wjeżdża ani w drugie miejsce, jest dla zarządu. Dla zarządu trochę. O, ale ja tam Lisek, no, Lisek dojeżdża już tam. No, tak? Jesteś zarządem? Mhm. A masz radę nadzorczą jakoś? Wiesz, pamiętaj, że nie możesz siedzieć sam. On ma żonę. No, nie jestem właśnie. A żona jest w zarządzie? Żona jest żona jak coś, no. Okej, okay. Dobra. Nie wierzę. Nie, tak naprawdę ten... Zmarła 10 lat temu, ale biorę emeryturę dalej za nią. Okej. Taki żart. Ale cię dzisiaj wyrzuci z domu, o Boże, ale będziesz spał dzisiaj na kanapie. No i... Burger! Burger! Ale ten Barcelona GTA jest nudny, ale gówno mapa. Jak cała Barcelona. Barcelona. A? Czekaj, bo tam nie mogę tak mówić, idzie, to może cię ktoś, wiesz, tam zbuchnąć. Czekaj, bo ja tam... Gra największy polskiego Burger! Ale twoje zdanie nas publicznie nie interesuje. Przepraszam, ale może YouTube'a ludzi nie interesuje. Ale nie. Nie. Będzie wycięte. Ja nie jestem cenzurą. Tak, ale nie. Ale to zrobię, bo jestem cenzurą. Cenzorem. No, super, super. Nawet. Chyba jesteś Cezarem. Będę teraz wszystkich DJ Mati! Zatwierdził wam auto, czy nie? Nie. Tak. Nie dostałem swojego samochodu, dostałem... A, ja dostałem swój. Jakieś gówno. Niestety. O, to Szepard szybciutko wygrasz. Ja niestety nie dostałem samochodu. Niekoniecznie. Powiem tak, mnie w tej rywalizacji nie ma już. Mnie tym bardziej. A czemu tu jest niedotykowy? To się zaraz zmieni. A co masz, Entero? Pariacha może? Kaliko. No, nie wiem akurat, czy mnie przegodzisz. No nie, Kaliko ciężko. A co ty, Hoga, ty masz? Ja mam nieprzerobione Banshee. Oho. Tylko kupione chyba. Tak, mam kupione, ale nieprzerobione. Nigdy go nie przerobiłem, a on niestety się pokazuje jako pierwsze na liście. Niestandardowe Banshee. No i to dostałem zamiast to, co wygrałem. Także... Widzisz, kojarzę, chyba jechałem jakiś czas temu ten wyścig. Tak no pamiętam. Jest podobne tutaj... Te hopki są.
Jezus Maria, się tak boję czasami tutaj przyhamować. Demati. Dobra, no ja walczę o czwarte miejsce w takim razie. Spokojnie, ewentualnie. Jako, to co ja mam, to ja cię nie dogonię. Nie no, ale tak, wyrównywanie jest. Znaczy, no, ale to różnica w tych samochodach jest, wiesz, wielka. A, wielka tam. W samochodach jest naprawdę duża. Szczególnie przerobione, nie przerobione teraz, nie? No ja mam... W szczególności, kiedy mam tego... Balon. Jakimś cudem może trzecią osobę nadgonię, jeżeli będzie źle jeździć. Ale do tych topowych samochodów nie ma podjazdu żadnego. Dosłownie. Balon. O Jezus, tak, ja jechałem tę mapę, pamiętam dokładnie ten moment. Gówniany, zasrany. Te hopki bardzo fajne, podobają mi się. Takie szukanki przyjemne. Jak się cieszę, że ja kupiłem to GTO, jak można było kupować wszystkie samochody. Boże. A to co, nie ma już GTO? No nie. No przecież teraz GTO jest, przecież jest rotacja cały czas, nie? Samochody. Ale można odkupić od kogoś. No wow! Tak, będę wchodził do gry, specjalnie szedł na serwer publiczny, o które unikam, żeby ale tylko od kogoś odkupić. Ekipy. Ale ty masz przecież GTO, Hogaty. Tylko po prostu źle wybrałeś. No nie, no to ja mam, to ja wiem, no ja nie, ja wybrałem GTO. No ale ja mówię nie tak, dostałem po prostu. Ja mówię tak ogólnie. Chodzi overall. Mi tak ogólnie, że no jest problem, nie? No ale zgaduj, no nie masz ekipy, nie grasz na publicznych, no bo się nie da, no bo są tak. Moderzy. No tak, no ale to no wiadomo, no ja... jesteś w dupie. Ale oni próbują po prostu urągać do jakiegoś śmiesznego MMO, to nigdy nie będzie jakimś MMO czy czymś podobnym, no jakby, no ale kupota, no. Ale... No ale wiesz, też robisz samochód, który jest na przykład topowy w danej kategorii i nie możesz go kupić. No, bo na przykład nie masz konsoli. Więc zawsze w wyścigu będziesz już do tyłu. No tak. I twoja przyjemność z grania właśnie idzie w dół, chyba że zapłacisz. To wtedy... Może... Możesz. To wtedy może... Nie no, ja nawet trzeciego nie mam jak dogonić. Nieprzerobionym to nie ma opcji. Blum. A wy tego wyścigu Kogaty nie jechaliście z Telirem? No są podobne cały czas. Tak, no. Aktualizowane te wyścigi, są zmieniane nazwy, różne rzeczy. No to wystarczy, że się chyba nazwa zmieni, chyba już zakonowe, nie? Tak mi się wydaje, że tak. Jakoś tak. No. Tak, że wiesz, to... To wystarczy, że... Wystarczy dwa propy nowe dodać, nie wiem, samochody inne, cokolwiek. No. I już jako nowa. Na pewno jechałem tę trasę, aczkolwiek czy może dodali jakieś propy? Jest taka szansa. Jezus Maria, ale to GTO to czasami ta ciut za szybkie. Te zakręciki to mi chciałbym się biorą tutaj. Trochę za szybkie GTO. Wiem, że chciałbyś mieć takie problemy jak ja, ale... No. Że samochód jest trochę za szybki. Ja też bym takimi problemami nie pogodziło. No to czemu nie wybrałaś GTO, Saraktu? Ja wybrałam, ale dało mi totalnie coś innego. A, okay. No dało pierwszy samochód, który masz na liście. A to nie, ja wybrałem to i wybrało mi dobrze. Ja mi miałem zupełnie coś innego. Ja miałem Koketa D10 chyba jako pierwszy. Nie, no ale nie, Banshee przerobione miałem. No to mój pierwszy właśnie to jest nieprzerobione Banshee. Wybrałem sobie GTO i nie dostałem GTO, tylko nieprzerobione Banshee. U mnie było niestandardowo blisto. No. Jeszcze lepiej. Ja sobie zwiedzam tyły mapy na końcu. Oj, coś Koko mi się wydaje. Zwiedzam tylko trochę dalej. Coś mi się wydaje no, teraz, że jak... Nie, bo się wywaliłem. Ale Kaliko generalnie by raczej nie dogoniło GTA, wydaje mi się. Kaliko jest... Ja się równo przez część Kaliko jest mocne. Jest topką, jeżeli chodzi o te nowe samochody takie sportowe, które wprowadzili. Nie, ale... To, ale jeżeli jest GTO czy Pariak, no to wygrywają te dwa, nie. Nie? Więc jakby Kaliko to tak... No właśnie... Wiesz, dzięki wyrównywaniu możesz się trzymać z blisko. To raz, a dwa, że jeżeli dobrze jedziesz jeszcze, nie? No, i na przykład GTO się wywala, no to jest jeszcze taka opcja. Ale generalnie, tak na sucho wszystkiego, to GTO wygra zawsze z Kaliko. GTO jest najlepszy. No tak. No GTO w tej klasie jest ten tak. RSX, nie? Bo Kaliko jeszcze ma ten problem, że ono nie skręca, prawda, w ogóle. Ale to GTO też nie skręca, GTO też nie skręca. Nie skręca GTO tak fajnie. Skręca. Jak... Nie no, to tak, ale generalnie jakby nie jest to najlepszy skręt, jaki jest w GTA, ale paria gorzej na przykład zdecydowanie skręca. To nie jest najlepszy skręt w GTA. To prawda. Jest co najmniej kilka lepszych. Ja na przykład jestem dobrym skrętem. Ty to jesteś wykręt jak na ciebie. Nie, skręt. Kolego, nie obrażaj.
Ok. Skręt to pasuje do jakiejś postaci z Gothica. A właśnie, ostatnio się dużo rzeczy dzieje w Gothicu. Coraz więcej głosów jest tak. O tym remake'u, nie? Ale już że jakieś głupie te zrobi, drogie edycje kolekcjonerskie, brzydkie. No ale to wiesz, to mi to tam akurat lotto, ja i tak kupię kolekcjonerkę, jakby to wywalone w to, co tam będzie, szczerze. Ale nie zmienia faktu, że jak czytam jakieś kurna fora tych gotikowców, w sensie takich typowych, nie no w ogóle jak to jest, że za ładna ta grafika jest, to powinno być taka siermiężna, czyli po prostu ludzie chcieliby reedycji Gothica, tak jak wyglądał. Ale nie, no bo największa, no mi się wydaje, że po prostu ludzie chcieliby. Dobra, i tak kupię tak Gothica. Były Kroniki Myrtany.